Scena lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie zaprasza do Teatru Wyobraźni. Tak czasem bywa. Scenariusz i reżyseria Dorota Anna Dąbek. Muzyka i realizacja dźwięku Bogdan Edmund Szczepański. Oprawa graficzna Agnieszka Szczepańska. Występują Anna Madej, Maciej Dużyński, Tomasz Madej i Marek Tydla. Odcinek trzeci. Opowieść Wymiętego. Część druga. No a co z Jurkiem? Zapomniał o tobie? Skądże znowu? Początkowo nie mógł mnie zlokalizować. Biegał po peronie i węszył. Któregoś dnia jednak wypatrzył moją kryjówkę. Próbował się tam dostać, ależ para była zbyt wąska. Jego boki w ostatnim czasie nieco się zaokrągliły, więc nie za bardzo mógł się do mnie dobrać. I tak cię dostanę w swoje pazury. Szczerzył bezsilnie pożółkłe zębiska. Pewnego razu poczłapałem do Grajka, bo grał akurat wyjątkowo pięknie. Zasłuchałem się i nie zauważyłem, jak na peronie zjawili się ludzie w pomarańczowych kamizelkach. Ocknąłem się dopiero, gdy jeden z nich przejechał mi miotłą po grzbiecie. Szybko wskoczyłem do futerału od skrzypiec i przeczekałem tam, aż skończyli sprzątać. Kiedy już sobie poszli, wylazłem z kryjówki i podziękowałem futerałowi za pomoc. Wtedy na horyzoncie pojawił się szczur. Przeczuwałem, że szykuje się do kolejnego ataku. Prędko zacząłem się wycofywać w kierunku szpary. Gdy byłem już blisko celu, stanąłem jak wryty. No po prostu zdębiałem. Śmietnik został odsunięty od ławki tak daleko, że w szparze, jaka teraz powstała, zmieściłoby się z 10 jorków. Szczur wiedział o tym wcześniej ode mnie i uznał to za świetny moment do ataku. Zbliżał się powoli, żeby mnie zjeść. Już widziałem się w jego brzuchu, gdy nagle przypomniałem sobie, co mówiło czasopismo. On się boi huku, huku, huku! Ile mi tylko sił wystarczyło, nabrałem powietrza, rozpędziłem się i z wielkim impetem walnąłem o śmietnik. Wydałem z siebie potworny, zwielokrotniony echem huk! Szczur znieruchomiał. Sierść zjeżyła mu się na grzbiecie i przeraźliwie pisnął. Triumfowałem, pomimo rozerwanego boku. No dobrze, ale co dalej? Niebezpieczeństwo oddalone zostało tylko na chwilę. Przecież nie będzie wiecznie tak tu stał. W tym momencie nadjechał pociąg. Bez chwili namysłu wskoczyłem do środka. Drzwi się zamknęły i pociąg ruszył. Byłem uratowany. Widziałem jeszcze, jak Jurek ze złości walił ogonem o śmietnik. Potem wszystko znikło w czeluści tunelu. Jechałem ku nowej przygodzie, chociaż żal mi było tego miejsca, a szczególnie muzyki. Ot, muzykalna ze mnie bestia i tyle. Myślicie, że się zmęczyłem? Ani trochę. Każdej opowieści dobrze robi krótka nawet pauza. Odsapnąłem i mogę nawijać dalej. Pociąg. Nowy etap mojego życia. Ulokowałem się pod ławką. Jeździłem tam i z powrotem. A to było niesamowite miejsce. Przewijali się różni ludzie. Duzi, mali, chudzi, grubi, młodzi, starzy, smutni, uśmiechnięci, bogaci, biedni, brudni, eleganccy, dobrzy, źli, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Wszyscy mieli jednak pewną wspólną cechę. Zmęczone oczy. Zastanawiałem się dlaczego i nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Zrozumiałem to dopiero znacznie później, gdy przeżyłem więcej niż można przeżyć. A póki co stałem się podróżnikiem. Mówiłem wam, że lubię muzykę.
Jak się okazało, nie zostałem jej pozbawiony. W moim wagonie często zjawiał się młody chłopak o długich włosach, który grał na elektrycznej gitarze. Przede wszystkim bluesy był doskonały. Ludzie lubili go słuchać i nikt nie próbował mu przerywać. Jego muzyka wzbudzała jakieś tęsknoty i przenosiła w świat marzeń. Gitarzysta był przepełniony bólem. Widocznie zgubił to, na co czekał przez całe życie. Żal mi było tego chłopca. Zdarzało się, że dołączali do niego inni muzycy, tworząc wspólnie kapelę. Chłopak zapominał wówczas o swoim bólu i cały stawał się muzyką. Ludzie uśmiechali się do siebie i w wagonie robiło się cieplej i przytulniej. Wszyscy stawali się cząstką rytmu, który pozwalał choć na chwilę oderwać się od problemów codzienności. Oprócz muzyków, stałym bywalcem pociągu był mały, przygarbiony człowieczek usiłujący sprzedawać zabawki. Chodził z ogromną, papierową torbą, skąd wyciągał swoje cuda, próbując wzbudzić zainteresowanie pasażerów. Pamiętam, jak któregoś dnia demonstrował pucołowatego chłopca w krótkich majtkach, który tak rechotał, że nie można było powstrzymać się od śmiechu. Cały wagon zaśmiewał się do łez. Czasami udawało mu się coś sprzedać. Oczywiście najwięcej, gdy w pobliżu znajdowały się dzieci. A może pani kupi synkowi ten drobiazg? To tylko parę groszy. Mamusiu, kup mi tę zabawkę. A gdyby cały świat składał się z dzieciaków, na pewno nikt nie chodziłby głodny. Wiele było też niebezpiecznych sytuacji. Widziałem, jak banda wyrostków otoczyła staruszkę, a jeden z tych cwaniaków wyrwał jej torebkę. No nie mogłem niestety pomóc kobiecinie. Byłem tylko porwanym workiem. Tak zło otacza nas ze wszystkich stron. Moja wolność skończyła się, gdy pewnego dnia wszedł do pociągu wielki obdartus. Natychmiast mnie zauważył. Podniósł z podłogi, trochę wygładził i umieścił w swojej ogromnej, brudnej łapie. Wyciągnął rękę i prosił. Nie mam domu ani jedzenia, nie mam dokąd pójść. Wspomóżcie mnie, dobrzy ludzie. Nie mam domu ani jedzenia, nie mam dokąd pójść. Wspomóżcie mnie, dobrzy ludzie. Jedni dawali pieniądze, a inni udawali, że nie słyszą. Stałem się żebrakiem. Czasem dzwoniłem wypełniony drobniakami, a czasem świeciłem pustką. W nocy, kiedy nie było ludzi i ruch zamierał, mój właściciel wysiadał z pociągu i szedł do dzielnicy biedaków. Tam szukał miejsca do spania. Wyjmował wielkie kartony i kładł się na nich. Gdy było zimno, przykrywał się gazetami. Dla mnie znalazł miejsce w dziurawej kieszeni swojej obszarpanej kurtki. Wcześniej pojęcia nie miałem, że istnieją na świecie tacy ludzie. Brudni, sponiewierani, pełni strachu i nienawiści. Nie byli to jednak ludzie bez serca. Oni również potrafili kochać na swój sposób. Niektórzy żyli tak z wyboru, tak chcieli, dobrze się czuli w tym świecie. Inni stracili wszystko z dnia na dzień i znaleźli się na ulicy. W dzień wszyscy rozchodzili się do swoich zajęć. My wracaliśmy do pociągu. Nadeszła zima. Na dworze zrobiło się biało i wszyscy przygotowywali się już do świąt. Dla nas to był najkorzystniejszy okres. Ludzie stali się i bardziej mili, i bardziej hojni. Zbieraliśmy pieniądze, życząc wszystkim pięknych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Z gotówką nie było więc problemów. Gorzej z noclegami. Zimno dokuczało nam niemiłosiernie. Nie dało się już spać na powietrzu. Olbrzym, tak nazywałem mojego właściciela, przeliczył swoje zarobki i zdecydował, że idziemy spać na misję. Wsiedliśmy do naszego pociągu, trochę popracowaliśmy, by po paru godzinach znaleźć się w centrum miasta.
opuściliśmy metro i wolno, nie spiesząc się, zmierzaliśmy w kierunku misji. Po raz pierwszy znalazłem się w tak bogatej dzielnicy. Na ulicach panował ogromny ruch, jak w ulu. Wszyscy gdzieś pędzili. Rozglądałem się zaciekawiony. Dookoła panoszyły się drapacze chmur. Wszędzie błyskały kolorowe neony. Nawet drzewa ozdobione były wielobarwnymi świątecznymi lampkami. Eleganckie wystawy sklepowe przyciągały i wręcz zapraszały do środka. Wejdź tutaj, kup prezent. Idą święta! Ogarnął mnie smutek. Wtuliłem się mocniej w dłoń olbrzyma i poczułem, jak drżały jego zgrabiałe ręce. Chciałem oddać mu swoje ciepło. Olbrzym pogłaskał mnie i obdarzył bezzębnym uśmiechem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nigdy cię nie opuszczę. Jesteś dla mnie tak dobry, no i mogę mieszkać w twojej kieszeni, szepnąłem. Co się ze mną dzieje, pomyślałem. To chyba ta świąteczna atmosfera. Stary, weź się w garść. Przywoływałem się do porządku. Zresztą we dwóch zawsze raźniej. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że los szykował mi nową niespodziankę. Olbrzym był już trochę zmęczony. Przechodziliśmy właśnie przez skwerek, przycupnął na ławce, oddychając powoli i czasem lekko pokasłując. No, był przeziębiony. Obok nas siedział na ławce facet z otwartą teczką i patrzył przed siebie niewidzącymi oczami. Przyjrzałem mu się uważniej. Ubrany był tylko w garnitur. W środku zimy wyglądał, jakby zesztywniał. Biedaczysko. Zamarzł. Ani chybi zamarzł. Spojrzałem raz jeszcze i zacząłem rechotać. To był gość wykuty z kamienia. Taka współczesna rzeźba. Aha. Czego to ludzie nie wymyślą? Wstaliśmy i poszliśmy dalej. Gdy wreszcie dotarliśmy do misji, zrobił się już późny wieczór. Olbrzym wysupłał parę groszy i przydzielono nam łóżko. Ciepło tak nas ukołysało, że zasnęliśmy natychmiast. Obudziłem się pierwszy i cicho, bezszelestnie wysunąłem się z kieszeni. Zacząłem obserwować śpiących. Na sali było chyba ze 100 łóżek, a na każdym z nich przemarznięty człowiek. Wszyscy spali w ubraniach, jakby w każdej chwili gotowi byli do wyjścia. Poczułem, że ktoś uważnie mi się przygląda. Spojrzałem w tym kierunku i zobaczyłem odrażającego draba. Patrzył na mnie z jakąś dziwną zachłannością. A może mi się tylko wydaje, zreflektowałem się. Wrócę jednak lepiej do kieszeni i jeszcze się przekimam. Powtórnie obudziłem się na sygnał gwizdka. Wszyscy wstali i opuściliśmy budynek misji. Znowu jeździliśmy metrem, żebrząc. Wieczorem wracaliśmy spać na misję. Przyszły święta, ludzie spacerowali, pozdrawiając się wzajemnie. Przystanęliśmy przy węglowym piecyku, żeby się nieco ogrzać. Jakiś chór śpiewał piękną kolędę, której słuchaliśmy w skupieniu. Nagle Olbrzym przechylił dłoń, aż jęknąłem od piekącego bólu. Policjant stojący obok wyczuł smród tlącego się papieru. Hej, łachmaniarzu, pali ci się łapa. Olbrzym krzyknął i wpakował rękę w śnieg. O, to mnie uratowało. Przepraszam. Nie chciałem ci zrobić krzywdy. Wiem, tak naprawdę nic poważnego się nie stało. Jedynie lekko osmoliłem sobie róg i to wszystko. Natomiast nauczyłem się jednego. Ogień to nasz wróg numer jeden. Znowu znaleźliśmy się na misji, gdzie właśnie odbywał się bal dobroczynny. Olbrzym spojrzał smutno, prychnął jak kocur i poszedł spać. W nocy gorączkował. Okazało się, że jest bardzo chory. Musieliśmy zostać w łóżku. Gdy
Nadchodziła pora płacenia, mój przyjaciel wyciągał mnie z kieszeni i bez protestu wyjmował pieniądze. Z dnia na dzień stawałem się coraz chudszy. Sam nie byłem przecież w stanie pracować. Nie zdawałem sobie sprawy, że w misji cały czas byliśmy obserwowani przez draba, o którym wcześniej wspominałem. Którejś nocy olbrzym był półprzytomny i majaczył w gorączce. Wykorzystując jego stan, drab podszedł do łóżka i wyciągnął mnie z kieszeni. Teraz będę bogaty. To musi być czarodziejski worek, skoro ten obdartus zawsze wyciągał z niego szmal. Brutalnie porwał mnie i opuścił misję. Szedł szybko i prawie biegł w nieznanym mi kierunku. Byłem zrozpaczony. Żegnaj, mój przyjacielu. To nie była moja wina. Będę trzymał kciuki, żebyś wyzdrowiał i znalazł nowego przyjaciela. Drab zatrzymał się i zaczął we mnie grzebać. Po zapłaceniu za nocleg nie miałem jednak ani grosza. Dawaj szmal, ty kupo papieru! Zaczął mnie gnieść. Wyduszę z ciebie jeszcze te force. Po paru nieudanych próbach wściekł się i cisnął mnie na chodnik. Odszedł. Wpadłem w histerię i krzyczałem za nim. Nawet gdybym był czarodziejski, nie dostałbyś ode mnie nigdy ani grosza, ty śmierdzielu. Po co wyciągnąłeś mnie z kieszeni? Po co zabrałeś mnie przyjacielowi jedynemu, jakiego miałem? Po co? Ty głupcze! Co ci z tego przyszło? Jesteś złym człowiekiem. Zabrałeś mi wszystko, co kochałem. Nienawidzę cię! Nienawidzę, słyszysz? Darłem cię na całe gardło. Rozpaczałem, bo byłem bezradny. Nie mogłem zatrzymać czasu. Dlaczego tak krzyczysz? Ktoś musiał cię bardzo skrzywdzić. Ale nie martw się. Naprawimy to, pomogę ci. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Idź do diabła. Spokojnie, nie unoś się. Naprawdę mogę ci pomóc. Spojrzałem zdziwiony. Nade mną stał uśmiechnięty człowiek w muszce i w okularach. I tak nie zrozumiesz, jak ci opowiem. Nieprawda. Ja rozumiem, co do mnie mówisz. Na pewno tylko się domyślasz. Masz bujną wyobraźnię. To nie wyobraźnia. Rozumiem wszystkie języki świata. Chociaż ludzie mówią o mnie stuknięty, nie obrażam się. Skąd mają wiedzieć, że rozumiem język przedmiotów? Teraz mi zaufasz? Poważnie? Pomożesz mi? Spróbuję. To chodźmy szybko. Najpierw zabiorę cię do swojego domu i wyleczę. A potem odnajdziemy twojego przyjaciela. Zgoda! Już za tydzień opowieść Wymiętego, część trzecia.